Wczoraj przed godziną 13 na płocie cieszyńskiego rynku tłumnie gromadzili się mieszkańcy. Młodzi, starsi, dzieci przebrane za aniołki czy pasterzy. Wszyscy czekali na trzech króli. Kiedy na rynek dotarły orszaki z każdej cieszyńskiej parafii, było już wiadomo, że niedługo pojawią się oni. W Ewangelii świętego Mateusza nazywani Kacper, Melchior i Baltazar. Dobrze się stało, dzieje się, że wraca ta tradycja odbywania ulicznych jasyrek czy też orszaków. Przyznał Florian Sikora, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu, jeden z trzech króli. Mogę się czuć zaszczycony i wyróżniony przez przyjęcie takiej funkcji. W tym roku w rolę mędrca wcielił się również Andrzej Sużycki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, oraz Krzysztof Kasztura, przewodniczący. W zeszłym roku mogliśmy z kolei w tej niecodziennej roli zobaczyć m.in. starostę powiatu cieszyńskiego oraz burmistrza. Cieszyński orszak przypadł do gustu mieszkańcom i gościom. Już zeszłoroczna pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku było podobnie. Bardzo ładnie, jestem pierwszy raz, także zadowolona jestem, super. No, dużo ludzi jest, sama się dziwiłam. Bardzo fajnie, takie ciekawe, że każda parafia ma swój kolor. Bardzo fajnie to wygląda. Święto Trzech Króli, czyli uroczystość objawienia Pańskiego, to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Nawet kiedyś było ono jako podstawowe święto Narodzenia Pańskiego, a teraz no, oczywiście objawienie Pańskie, kiedy Jezus Chrystus z Nazaretu jako człowiek pokazuje się jako Bóg, przed którym nawet mędrcy ze świata padają na twarz. Cieszyński orszak to nie tylko składanie darów przez trzech mędrców, ale również wspólne kolędowanie, jasełka i kiermasze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.